Także dzisiaj, proszę Państwa, jest konferencja, jutro i pojutrze, bo to jest czterodniowa konferencja w muzeum, proszę Państwa, POLIN, w Muzeum Getta Warszawskiego. No, a tutaj na otwarciu tego pomnika stała Gołda Tencer. Proszę Państwa, że ten Janek Witek to mówi o Gołdzie Tencer, że ona jest główną, jak to on mówi, Gołda Sztencer, główną gwiazdą, proszę Państwa, teatru żydowskiego. Ja mówię, no to szkoda tylko, że ta Gołda Sztencer, ona wcale nie chce przyjść, czy może nie ma nawet zamiaru przyjść na konferencję do Muzeum POLIN. No, także proszę Państwa, tak czy siak, no różne są wibracje i takie wszystko było, tylko o Jezusie nie było. Proszę Państwa, że tak jak już od wczoraj, od dnia pierwszego mówią, że są granice pomiędzy katolikami a Żydami, Żydami a katolikami, że mur zawsze mają pomiędzy sobą i że nigdy w zgodzie nie mogą być, żyć. Nawet to nic nowego. To nic nowego, proszę Państwa, że nie mogą w zgodzie. No, ale gdzie Jezus Chrystus? Gdzie jest Jezus Chrystus? To więc, proszę Państwa, jak oni się tak kłócą, to można podać przykład, że na przykład gdyby był Chrystus u katolików, gdyby był Chrystus u Żydów, to by to połączyło jakoś, ale niestety nie może połączyć nic, no bo nie ma Jezusa Chrystusa. Tak. Także Muzeum POLIN. Także proszę Państwa, podam przykład Świadków Jehowy i badaczy, że wywodzą się od tego samego źródła. Wczoraj nawet ten Darek mówił, że ja jestem Jehówką. Ja mówię, możesz tak sobie mówić, bo ty po prostu jesteś też nieświadomy, bo ty nie wiesz, ale wiesz, że Świadkowie Jehowy to wcześniej byli badaczami Pisma Świętego i Świadkowie Jehowy od roku 1931, od roku 1935 oni zmienili nazwę, przeszli z badaczy na, proszę Państwa, Świadków Jehowy. A 35 rok, 1935 rok, to już zaczęto mówić o Wielkiej Rzeszy, że Wielka Rzesza wyłania się. No, także kochajmy się jak bracia, a rozliczajmy się jak Żydzi. Czyli, że no, badacze Pisma Świętego, którzy nie głoszą, pozostali w tyle, a Świadkowie Jehowy ekspansywnie, ponieważ Wielka Rzesza od 1935 roku jest, ta formacja, o niej zaczęto mówić, bo to coraz więcej, wielkie tłumy świętych w dniach ostatnich tego złego systemu rzeczy, gdy tu w Warszawie nie ma ani prawosławnych, ani mormonów, ani ewangelików, ani Świadków Jehowy, a że tam sorry, a że okej, no to przecież żydostwo też mówi po angielsku, skoro tego jest wszędzie, w całym świecie, proszę Państwa. Szatana, szatan jest Bogiem tego świata, szatan jest Bogiem tego złego systemu rzeczy. Także, proszę Państwa, Świadkom Jehowy nie przeszkadza to, że istnieją badacze Pisma Świętego, którzy biorą się od Russella, którzy biorą się od Rutherforda, którzy to ambitni amerykańscy ludzie zaczęli badać Pismo Święte, grzebać, dowiedzieli się, że nie ma Trójcy. Dobrze, na plus Żydom, że Żydzi nie wierzą w żadną Trójcę. Dobrze, no bo Trójca jest kłamstwem. No ale czemu Żydzi wierzą w duszę nieśmiertelną, w którą wcześniej nie wierzyli, w żadną duszę? Czemu Żydzi wierzą w piekło, w które to piekło wcześniej też nie wierzyli? Także widzicie Państwo, grog z kapustą, poplątanie z pomieszaniem i na rowerach tylko tych katoliczek pełno i już będą się bulwersować, że tu od Żydów wychodzą, do Żydów wchodzą i nie można przejść. Także proszę Państwa, Świadkom Jehowy, jeszcze raz powtarzam, wcale nie przeszkadza, że są badacze Pisma Świętego i nikt tutaj żadnych murów nie buduje. Nie muszą być żadne mury. Nawet Chińczycy zlikwidowali mur i wyszli do świata i są najbardziej pracowitym narodem, bo tutaj te Żydówki mówiło o jednej takiej, czemu ona nigdzie nie pracuje. Także cygano, Żydo, dziadogady. I tu świat, Warszawa,
katolicka Polska. Nie ma prawosławnych, nie ma mormonów, nie ma ewangelików, nie ma świadków Jehowy, no bo wszyscy są od przyszłej ziemi obiecani, a ten facet z czerwoną torbą, taki jakiś taki, był w sumie niezadowolony. A czemu? Mamy tereny ambasady chińskiej. Katolicka Polska. Dziad się gada na dziada, gada na gada, żebrak na żebraka, gdy i tak i wszystkim prostym zewsząd nęca. Wtedy, kiedy czas przyjdzie na księdza, gdy chodząc z nogi przewraca, a za puszczę go wymaca. Wnet masz urzędnika z niego, choć tobie nie trzeba tego. Natknie dźwięczkę kopie w rogu, nie mnie to dasz synku Bogu. Potem wierzy po kolędzie, w każdym kącie dzwonić będzie i na ołtarzu pisze iluminare. A ty chłopku, dary, dary. Czyli Warszawa. Przejeżdżamy Miodową. Warszawa jest katolicka. Cyganów, Żydów, dziadów, gadów. Uniwersytecie się pomyliło coś w komputerze, zapowiadać. Czyli proszę Państwa, jak jedziemy z konferencji żydowskiej, tam jeszcze możesz siedzieć dzisiaj do 6:30, jutro cały dzień, pojutrze cały dzień, będziesz miał o dniach ostatnich, ale o Jezusie nic nie będzie. Krzyż. Czyli, że radio kończy.
Tok FM Euro, Koncita Ekstra. Czyli, że ja wolę taką tłustą dziadówkę, proszę Państwa, z ruskiej wsi, jak takie dwie, proszę Państwa, dziadówki, jedna w okularach, druga westa, czarnowłosa Alicja, które siedzą biedne, boją się pójść dzisiaj w pochód z wycieczką do Instytutu Historycznego, bo one nie mają plakietek.